Japońscy studenci są w żałobie. Uzbrojone wojska napadają na protestujących w Bahrajnie. Nastoletni kierowcy rozbili się o przyuliczny mur. I w sporcie dowiedz się, dlaczego Teddy odwiedza stadion Camrose. Dzień dobry Państwu, jest Syna Chłond. Zapraszam na specjalną edycję w Winchester News Online. Japońscy studenci Winchesteru wciąż nie mogą dojść do siebie po tragicznych zdarzeniach, które miały miejsce w zeszłym tygodniu na ich ojczyźnie. Wciąż z niedowierzeniem i strachem w oczach próbują zrobić wszystko, co mogą, by pomóc. Shira Pinchuk. Skutki ostatniego tragicznego tsunami załamały mieszkańców Japonii. Obywatele kraju, którzy mieszkają w Winchesterze, złączyli się razem w tej żałobie. Ciężko jest być tak daleko od rodziny w tej sytuacji. Japończycy w tym kraju nie mogą zobaczyć, co dokładnie się stało w naszym kraju. To straszne. Uniwersytet zapewnił studentom z Japonii pokój rozmów telefonicznych, gdzie mogą oni zadzwonić do swoich rodzin oraz przyjaciół za darmo. Kaplica uniwersytecka zapewniła studentom miejsce, gdzie mogą razem się zebrać i nawzajem wspierać. Chcemy, aby oni wiedzieli, że wszyscy tu jesteśmy z nimi w tych ciężkich chwilach. Studenci sami znajdują sposoby na podołanie w tej tragedii. Codziennie tworzę japońskie żurawie, żeby się modlić o tych w Japonii. Prosimy ludzi, żeby pisali wiadomości na kartkach do Japonii i zrobili zdjęcia. Sytuacja w Japonii na dzień dzisiejszy nadal się rozwija. Nuklearna tragedia jest nadal bardzo poważna. Mam nadzieję, że wszystko będzie dobrze. Dwa. Dawna studentka Winchesteru, Kanei Sumi, była świadkiem trzęsienia ziemi w Tokio. Zgodziła się ona na rozmowę z nami przez Skype'a. When I was in the earthquake, Kiedy przeżyłam to trzęsienie ziemi, obiecałam sobie, że będę z ludźmi, którymi kocham, tak często, jak to tylko możliwe. Nie wiemy, komu wierzyć tak naprawdę, czy rządowi, czy gazetom i telewizji. Mam tylko nadzieję, że japoński rząd mówi prawdę. Nie wiem, czy będzie dobrze, ale muszę wierzyć, że będzie dobrze. Wielu mieszkańców w Bahrajnie stają się coraz bardziej zaniepokojeni o swoje życie przez interwencję wojsk Sahladi w protestach. Ali Ashor, mieszkaniec Bahrajnu, wypowiedział się na ten temat. Armie zabijają niewinnych ludzi. Przechodzą oni z wioski do wioski. Mieszkańcy są tylko niewinnymi ludźmi. Gdzie jest Ameryka, Europa? Gdzie jest Unia Europejska w tych ciężkich chwilach? Możecie sobie tylko wyobrazić, że Narodowe Wojsko otrzymuje wsparcie od wyższych armii zbrojnych, którzy atakują spokojnych i niewinnych ludzi. Oni nie mają kontroli nad swoimi własnymi zbrojami. Amatorscy nastoletni kierowcy steroryzowali pobliskich mieszkańców Winchesteru po tym, jak ukradli samochód i z całą prędkością wjechali w przyuliczny mur. Sam Hojmut. To jest scena z jednej z winchesterskich ulic. Amatorscy kierowcy ukradli samochód Volkswagen Golf z niedalekiej miejscowości i rozbili się tutaj, niszcząc całą ścianę oraz latarnię uliczną. Samochód był prowadzony w szybkiej prędkości po ulicy Stockbridge Road, zanim dobił do przyulicznego muru. Trzech nastoletnich chłopców, którzy ukradli samochód, zostało aresztowane.
Jeden z nich jest z Winchesteru, pozostały dwóch ze Southampton. Czarny Volkswagen nie był zgłoszony jako skradziony, kiedy policja odnalazła go tuż po wypadku, we wtorek rano. Bardzo lubiłam ten samochód, więc jest mi strasznie smutno z tego powodu. Jedyne, co mnie pociesza, to to, że nikt z mojej rodziny nie jest zraniony. Samochód z samochodem, mimo wszystko, to było moje ulubione auto. Jill jest teraz zmuszona do refleksji po stracie ulubionego samochodu. Sam Homewood, Winchester News Online. Pokolenie młodzieży być może będzie musiało sobie poradzić bez center porad na życie zawodowe przez prawdopodobnie zamknięcie studenckich organizacji Connections. Karen Branigan. Tysiące młodych ludzi może poradzić sobie bez porad na przyszłość, ponieważ organizacje Connections zostały zamknięte w kraju po tym, jak rząd stwierdził, że nie są już więcej potrzebne. Organizacje takie jak informacje oraz porady na karierę zawodową dla młodych ludzi w wieku od 13 do 19 lat było opłacone przez Urząd Wojewódzki, który od razu podpisał dokument o zamknięciu tego systemu. Rząd planuje przedstawić nowe uniwersalne organizacje, które mają pomóc młodym ludziom podjąć decyzje na życie. Niestety to się dopiero stanie w 2012 roku, co oznacza, że młodzież nie będzie miała od kogo zaciągnąć porady przez cały ten czas. Wielu z nich będzie musiała iść do ich szkolnych wychowawców, którzy nie bardzo wiedzą, która droga jest najlepsza dla każdego z uczniów. Urząd Wojewódzki Hampshire twierdzi, że decyzja jeszcze nie została do końca podjęta na temat zamknięcia tych organizacji. Kieran Branigan, Winchester News Online. I w sporcie. Można było się spodziewać, że mecz Basingstoke oraz Dartford w poniedziałkowy wieczór mógł być zaciętym starciem. Mając drużyny tuż obok siebie w tabeli ligi, żadna z nich nie dawała za wygraną. Gareth Messenger. Basingstoke wystarczyło tylko 56 sekund, aby rozpocząć świetny mecz przeciwko Dartford, strzelając pierwszą bramkę tego meczu. Dartford od razu się pozbierał i był gotowy na ostrą walkę. Tuż niebawem pokazali klasę i zdobyli swoją pierwszą bramkę. Dartford pokazał, że nie da się tak łatwo ich przechytrzyć i w kolejnych minutach meczu piłka została uderzona w słupek, po czym dokończona była piękną bramką. Dawny piłkarz Anglii, Teddy Sheringham, był na stadionie Camrose, aby wspierać swojego syna Charlie'ego, który prawie przejął prowadzenie w tym meczu. Basingstoke Town było bliskie wygranej, jednak wynik pozostał w remisie. Gareth Messenger, Winchester News Online. To wszystko na ten tydzień. Zapraszam na naszą stronę internetową, gdzie znajdziecie Państwo więcej wysoko nagrodzonych reportaży. Życzę miłego tygodnia, dziękuję za uwagę i do zobaczenia.